Krzysztof Bienias, posiadacz pasa interkontynentalnego WBO kategorii półśredniej. Krzysztof, jesteśmy na obozie w Zakopanem. Powiedz, nad czym tutaj najwięcej pracowałeś? Pracowaliśmy ze wszystkimi zawodnikami tutaj. No to kondycyjnie obóz był wytrzymałościowy, siłowy. Pod tym względem właśnie ten obóz był. Wróćmy jeszcze do twojej walki ze Svenem Parisem. Powiedz, to było najbardziej satysfakcjonujące zwycięstwo w swojej karierze, bo wygrana przez knockout w takim stylu na terenie rywala to jest chyba coś wyjątkowego. No na pewno. Wygrana zawsze cieszy. Czy na punkty, czy przez knockout, to cieszy, a tym bardziej cieszy podwójnie, bo walczyłem na wyjeździe we Włoszech w jego miejscowym mieście. Trener Łapin powiedział po walce, że Krzysztof Bienias skończył karierę Svena Parisa. Paris trenował od dziecka boks, miał jakieś marzenia w związku z tym, a ty dwoma walkami praktycznie pozbawiłeś go wszelkich złudzeń na osiągnięcie czegokolwiek wielkiego w boksie. Myślałeś o tym? Masz jakieś wyrzuty sumienia może? Nie, no, wyrzutów sumienia nie mam żadnych, bo przecież tak samo on chciał wygrać ze mną, tak jak z nim. No, to sport jest. Jeden wygrywa, drugi przegrywa. Powiedz, po 10 rundach wydawało się, że Paris już miał dość walki. Tam jego narożnik wypchnął go praktycznie na te dwie ostatnie rundy. Jakby twój narożnik kiedyś wsadził cię na taką minę, mógłbyś im jeszcze kiedykolwiek zaufać? Co w ogóle o tym sądzisz, że coś takiego się zdarzyło? Bo nie ukrywajmy, że ta walka powinna zostać przerwana trochę wcześniej. No, sekundanci Parisa już mogli przerwać wcześniej tą walkę, bo nie wiem, może chcieli na siłę, żeby myśleli, że prowadzi na punkty czy coś i chcieli, żeby wytrzymał 12 rundę, ale stało się jak się stało. Niepotrzebnie, szkoda w ogóle zawodnika. Jakby ciebie tak wsadzili na minę, zaufałbyś narożnikowi swojemu? Raczej nie. Na takie coś to jest duże ryzyko, to raczej bym nie zaufał. Powiedz, w kategorii półśredniej boksujesz dosyć od niedawna. Te dwie ostatnie walki praktycznie na wysokim poziomie. Zostajesz w tej wadze, czy wrócisz do 63 kg? No raczej nie, zostanę w tej wadze. No, to od nowego roku dopiero przeszedłem wyżej kategorii. No i raczej w tej wadze zostanę, się dobrze wczuję. Zdajesz sobie sprawę, że ta kategoria półśrednia to obecnie jedna z najmocniej obsadzonych wag na świecie. Jakie masz aspiracje w kategorii półśredniej? Mistrzostwo świata, mistrzostwo Europy, jak byś chciał to stopniować? Może też najpierw chciałbym zdobyć mistrza Europy, a później czas pokaże, jak to będzie. Trzeba ciężko trenować i zobaczymy. Ostatni raz w Polsce boksowałeś w grudniu, wtedy miałeś dwie walki tydzień po tygodniu, troszkę średnio to wyszło. Teraz dwie walki we Włoszech. Co teraz? Kolejne wyjazdy, czy jednak wracasz do kraju? Raczej będzie walka w Polsce w obronie pasa. Na jesień, jakoś tak w listopadzie. Słyszeliśmy tutaj, że może być to Warszawa, miasto, w którym chyba masz najwięcej kibiców. Wiadomo coś na ten temat? Miasta i konkretnej daty to jeszcze nic nie wiem. Zobaczymy, no dopiero jest dzisiaj sierpień, a zobaczymy jak będzie. Czas pokaże, kiedy, co i jak będzie.